młodzi i nieco starsi wokaliści, dla których śpiew jest pasją, a występ przed publicznością czystą przyjemnością, mogli zaprezentować się podczas castingu zorganizowanego w Galerii Galena. Słuchamy wszystkich, którzy chcą przed nami wystąpić. Spośród tych osób wybierzemy tych najzdolniejszych i z nimi podczas najbliższych tygodni będziemy przeprowadzać warsztaty muzyczne. W castingu wzięło udział 30 osób. Zgodnie z regulaminem, aby wziąć udział w castingu, trzeba było mieć ukończone 14 lat. Najmłodsi uczestnicy regulaminowi mieli 15 lat, ale wystąpiła także 11-letnia dziewczynka. Najstarszy uczestnik, pan Kazimierz, miał 74 lata. Jest wiele talentów wśród młodzieży, wśród ludzi, których trzeba szukać i trzeba ich wyłonić, bo niektórzy nie mają niestety odwagi przyjść, a skrywają w sobie czasem niesamowity talent. Repertuar był zróżnicowany. Piosenki polskie współczesne, jak i te starsze. Hity ze światowych list przebojów oraz muzyka filmowa. Pojawiają się zarówno piosenki w języku polskim, jak i w angielskim. Póki co jeszcze żadne inne języki dzisiaj się nie pojawiły, ale czekamy, czekamy. Są piosenki autorskie, są piosenki z podkładami. Wokalistów oceniało jury w składzie Agnieszka Jurkiewicz, Barbara Janyga, Bogusław Kaczmar oraz Jakub Słowik i Konrad Ściebur. Te osoby, które wystąpiły do tej pory, naprawdę pokazały coś fajnego i myślę, że na pewno będziemy mieli ciężki orzech do zgryzienia. Dla odważnych, którzy zaprezentowali swoje talenty wokalne, było to wyjątkowe przeżycie. Myślę, że było bardzo przyjemnie i atmosfera była sprzyjająca stresowi. Jury po obradach wyłoniło 13 finalistów, którzy już za kilka dni wezmą udział w warsztatach muzycznych w Galerii Galena. W Galenie przez ten miesiąc będą odbywały się próby i wszyscy będą mogli zobaczyć efekt naszej pracy. W tym roku chcemy zorganizować koncert z największymi hitami rocka. W programie warsztatów m.in. emisja głosu, ćwiczenia dykcyjne, zajęcia sceniczne, praca z mikrofonem, indywidualne konsultacje. Po wyborze repertuaru finalistów czekają próby muzyczne. Efekty ich pracy zobaczymy już 1 października.